Szczęść Boże, coś Wam powiem. Każde pokolenie kuszone jest przez wielu takich osobowych i bezosobowych fałszywych mesjaszy. Niekiedy oni są tak atrakcyjni, tak przekonujący, że mogliby zwieść nawet wybranych. A przecież Ewangelia od 2000 lat ostrzega nas, żebyśmy nie dali się zwieść żadnym fałszywym mesjaszom. Przecież to, kiedy mesjasz przyjdzie, nie będzie ogłaszane. Nikt nie zamieści posta na Facebooku, nikt nie poda komunikatu w radiu. Będzie to nagłe, właśnie niczym błyskawica, która przecina niebo. Święty Bernard w kazaniu adwentowym mówił o trzech przyjściach Jezusa. Pierwsze przyjście, kiedy stał się człowiekiem. Ostatnie, kiedy przyjdzie jako sędzia. To pośrednie przyjście aktualnie trwa, kiedy Jezus jest obecny w nas, w naszych sercach. Oto bowiem Królestwo Boże pośród was jest, mówi Jezus. Jednak my go nie dostrzegamy. No bo jak je dostrzegać, skoro ma ono być miejscem miłości, a miłości wśród nas jest mało. Ma być miejscem, gdzie nie ma cierpienia i bólu, chorób, śmierci, a w każdej godzinie ktoś od nas odchodzi lub zmaga się z cierpieniem. W dzisiejszym zabieganym świecie, który nerwowo poszukuje coraz to nowych doznań, bodźców albo jakiejś takiej nadzwyczajności, trudno jest docenić to, co jest wokół nas. Bo przecież to znamy. Bo przecież to nas nudzi. To takie zwyczajne i szare. Jezus zaprasza nas do uważnego patrzenia, do zatrzymania się i spojrzenia jeszcze raz na to, co doskonale znamy. Najpiękniej widzi się sercem, wyczytamy w Małym Księciu. Bo przecież właśnie to, w jakiej kondycji jest nasze serce, wpływa na to, jak widzimy rzeczywistość. Ten, kto ma w sercu Królestwo Boże, ten o nie dba. Kto go jeszcze nie posiadł, będzie biegł ku horyzontowi, choć ten cały czas się oddala. Ten bieg powoduje nienasycenie, niezaspokojenie, męczy i rozczarowuje. Dlatego nie warto ganiać za wiatrem. Królestwo nie jest tym, czego my pragniemy, bo jest odmienne od naszych wyobrażeń. Królestwo jest wtedy, gdy Król jest z nami. Jesteśmy otoczeni ludźmi, którzy wierzą w obecność Boga, jak i tymi, którzy podchodzą do tego sceptycznie albo w ogóle negują Jego istnienie. Często wiara jest zbyt mała, żeby dostrzec Królestwo w życiu swoim i innych ludzi. Dlatego potrzebne jest zaangażowanie w odkrywanie codzienności. To wszystko wymaga, by Bóg znalazł się na pierwszym miejscu w naszym życiu. Nieraz serce ludzkie jest tak podzielone, że istnieje w nim jakby kilka królestw. Nawet w tych, którzy pozwolili Bogu zakrólować w sobie, mogą istnieć takie liczne królestwa oprócz Bożego. Także królestwa bożków. Tymi bożkami są grzechy główne, którymi nieraz chętniej poddajemy się niż Chrystusowi i Królowi. Kiedy ulegamy któremuś grzechowi, wtedy to on przejmuje władzę nad nami i umacnia się. Kiedy bowiem jakiś człowiek poddaje się całkowicie panowaniu Boga, to dokonuje się w nim widzialna zmiana jego życia. Ujawnia się to w zdrowej pobożności i odnoszeniu się do bliźnich z miłością.